Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dzisiaj w grze Guild of Dungeoneering Ultimate Edition. No więc cóż, Guildia Dungeoneeringu. Wspaniała gierka. Przyjemna, karciana, satyryczna. Opierająca się o mechanikę zarządzania gildią, poszukiwaczy przygód z tytułową gildią Dungeoneeringu. I cóż, po kilku latach gierka doczekała się nowej, odświeżonej wersji, dużo lepszej. Wszystkie DLC-ki gratis i w ogóle. Akurat złożyło się coś ciekawe, że premiera tej odświeżonej wersji zbliżała się, zbiegła się z rozdawaniem gildii za darmo na Epiku, więc jeśli to widzicie, macie szybką okazję, możecie dostać za darmo sobie fajną gierkę. I cóż, no, powiem szczerze, osobiście uwielbiam gildię, dużo w nią grałem swego czasu, też nawet chyba na kilku live'ach kiedyś u mnie gościła. A więc tak, dzisiaj bez zbędnego przedłużania zapraszam na przygodę z odświeżoną wersją, w której to, od razu powiem, spróbuję ukończyć rozgrywkę nie zdobywając cmentarza. I da się więc bez śmierci w czasie jednej postaci. Nie wiem jak wyjdzie, jeśli wyjdzie standardowo, czyli nie wyjdzie, to wtedy spróbuję zdobyć cmentarz, zleczyć innego achievementa związanego z cmentarzem, a póki co, new game, jak widzicie nie mam niczego i zaczynamy przygodę, wspaniałą. I wspaniały bard. No, więc takie piękne przyśpiewki tu będą, dlatego też dźwięki w tej grze będą dużo głośniejsze niż zazwyczaj, bo aż o całe 4 decybele. I tak, ogólnie mówiąc, nie będę tego tłumaczył. Możecie sobie spokojnie czytać takie rzeczy, ale szkoda mi czasem tłumaczenie tego wszystkiego. Wolę się skupić na przygodach, akcji, rozgrywce i poznawaniu mechanik, których sam nawet nie znam, bo szczerze mówiąc, DLC-ków nie miałem i nigdy nie ograłem, ale okej. Jakieś te rzeczy. Chyba te grafiki są inne niż kiedyś, ale dobra, mniejsza. I zaczynamy. To jest twoja gildia. Gildia Dungeoneeringu. I swoją drogą, taka ciekawostka. Da się zmienić styl papieru. Proszę, możemy mieć coś takiego, dajmy na co, zamiast zwykłych kartek. Ja jednak przywykłem do tego klasycznego stylu, chociaż... A, nie kojarzę, żeby kiedyś były takie... kratki. Ale tak, mniejsza z tym. Zrobimy jak jest. Chociaż naprawdę te kratki nie kojarzę, żeby były. A, ciekawe, czy też jakoś to wyłączyć, ale tak, to jest nasza gildia. No więc musimy zbudować koszary. Gdzie będziemy mieli pierwszą postać? Musimy ją wziąć, przeciągnąć gdziekolwiek. Koszar postawimy tutaj. I odblokowuje to nam nową postać. Więc tak, nasza pierwsza postać, Chump. Można nawet wykorzystać jako gości do pomiatania, zwykły, taki podstawowy najbardziej. I swoją drogą, kiedyś nie było takich opcji, a teraz proszę, możemy chyba całą postać dostosować do swoich upodobań. Nadać imię zawsze można było i coś, no. A. Ciekawe. To można typy ciała. Ciekawe. Wiecie co? Ja tutaj spróbuję odtworzyć w takim wypadku siostrę, tak. Jak już dali takie opcje, to zrobimy sobie siostrę jako pierwszą postać, która będzie. Dobra. Głos pierwszy. Takie serduszko i tak, pierwsza postać. Bo powiem szczerze, tutaj może będę nazwał postacie na chwałę osób, które towarzyszą mojej przygodzie YouTube'owej mniej lub bardziej. I tak, pierwszą osobą oczywiście nie może być nikt inny jak siostra. Więc tak. Będzie naszą pierwszą postacią. I... szczerze mógłbym ustawić coś tego typu, ale... preferuję zostawić jej taką, że no... tak najbardziej mi się to kojarzy siostrą. No i mamy takiego gościa, gościówę. Podstawowa postać. Widzicie, taka ładna. I tak. Jeśli będziemy rozwiązywać różne rzeczy, to będziemy mogli rozszerzyć gildię. Tutaj mamy opcję zobaczyć wszystkich naszych postaci. Gildiopedia nie wiem czym jest, a tutaj idziemy na eksplorację. I coś się tutaj też pozmieniało z tego co widzę całkowicie. Ale dobra, i właśnie tutaj można pójść po to, żeby zaczynać przygodę. Tak, tak.
I cóż, no różne opisy są tutaj, że będziemy mogli w tym wybierać postaci i błogosławieństwa. Na razie nie mam niczego, więc po prostu ona. I pierwsza po prostu przygoda Squeak Squeak. Przygoda o tytule Szczury? Jak oryginalnie. Przygoda pierwsza Squeak Squeak. Każdy gdzieś musi zacząć. Typowe, stereotypowe. Poszukiwaczu przygód, proszę, usuń szczury z mojej piwnicy czy coś. I teraz, czy chcesz zagrać samouczek? Powiem szczerze, tak, trochę nie grałem, więc lepiej tak będzie. Okej. I teraz, pozwólcie, przeczytam i skupimy się na tym wszystkim. Witaj w swoim pierwszym lochu. Ta biedna dusza skazana na zagładę to twój poszukiwać przygód. Zagrywaj karty ze swojej ręki, by tworzyć lochy, przez które oni będą mogli pokonać. Lub zginą w nich. Każde zadanie ma swój cel. Tutaj musisz pokonać jednego szczuro człowieka. O! O, a to ciekawe. W ogóle widzę, że teraz możliwe bardzo ciekawą zmianę, bo konkretnie mówiąc... zagrali... Znaczy, ten nałożyli ograniczenia, powiem wam, że to jest fajne, bo kiedyś można było nieźle grindować sobie. Tak powiem szczerze, na pierwszych podejściach, w pierwszej planszy czy coś. Kasa, tutaj proszę. 15 max za zeksplorowaną mapę, za pokonane potwory, za zdobyty loot i sprzęt. Więc tak, żeby się poruszać, musimy budować podziemia. I zawsze ciągniemy 5 kart i tak dalej. Teraz możemy tylko pociągnąć i postawić. Jakąś szczurę, idziemy i tyle. Ta droga wydaje się być bezpieczna. No i tak, wchodzi. Jedno pole nieodkryte na rundę, ewentualnie dwa. I tak, ogólnie poszukiwacze przygód zawsze chcą walczyć, ale ten jest zbyt słaby, żeby pokonać z zombiakiem, na którego się mierzą. Hej, kogo nazywasz słabiakiem? Okej, dobra, czyli są to znowu jakieś teksty. Zombiak to potwór poziom drugiego, jak zresztą widać, i tu jest jakieś coś, też skarb poziom trzeciego oraz jakiś znaczek, którego nie znam. No, my mamy pierwszy poziom. Okej. I ogólnie uwielbiam zwiedzać, więc trzeba postawić nowy pokój. I jakoś teraz... ogólnie właśnie postawiliśmy, można postawić jeszcze takie, żeby go niby zachęcić, ale jak widać, stopy pokazują, gdzie będzie chciał pójść. Nadal chcę iść w stronę zombiaka, niebezpieczeństwa. Ale jeśli weźmiemy takie coś, proszę, od razu zmienimy jego priorytet, więc tak. I widzicie, to zachęciło go, żeby tam pójść. Przy czym, od razu mówię, kiedyś tego nie dało się zaobserwować od razu, że zmieniałem kierunki. Teraz widać natychmiastowo, jak nawet myślimy o położeniu. I zawsze możemy zagrać trzy karty, a teraz tak błyszczy, no tak, i idziemy, bitwa. Będziemy się bić z górem. Dobra. Każda walka z walką na śmierć i życie. Będziemy grać karty na przemian i ten, kto wygra, ten wygra. Dobra, mogłem nie brać samouczka, bo szczerze to jest takie... męczące, kiedyś był krótszy. Ale tak. I swoją drogą też pominięto jedną ważną kwestię, która była kiedyś. Pierwszym przycinkiem oryginalnym samouczku była gumowa kaczuszka, z którą przegranie było prawie że niemożliwe, ale powiem wam szczerze, mnie się to udało, mam achievementa, jej. I teraz tak trochę mnie zastanawia, co w takim razie z tą kaczuszką, skoro już jej nie ma. Cóż, może teraz jeszcze nie dowie 100% gry. Ale dobra, i tutaj właśnie widać, jaki typ obrażeń zadaje, jaka karta. I ogólnie mówię, to są fizyczne, takie niebieskie są magiczne. Miałem akurat też trzy takie zwykłe uderzenia. Klikamy, zagrywamy i tyle. I tak, potwory ogólnie, jak tak powiem, przed nami. Są wyjątki, żeby to zrobić, ale... no, może, zazwyczaj tak to jest. I to jest tak, neurotoksyna, o nie. I dostaliśmy akurat tarczkę. Tarczka czerwona blokuje przed czerwonymi, niebieska przed niebieskimi, pół na pół chroni przed dowolnymi. Jedna tarczka, jedno obrażenie. Neurotoksyna ogólnie by nam spowodowała, że stracimy karty, gdybyśmy... dostali. No. I ogólnie tam było mówione, że właśnie chronienie się nie daje żadnych tych obrażeń. No i jest od tego wyjątek, ale o tym wyjątku później. I teraz właśnie zdobyliśmy Lucky Hita, lepszą kartę. A przeciwnik atakuje kartą nieblokowalną. Jedno obrażenie nieblokowalne, więc tak, musimy teraz uderzyć. Blokowanie by nic nie dało. Okej. Niestety my jesteśmy też blisko śmierci, taka prawda. Oj. Tak, znowu ma to... jak to się nazywa? Nieblokowalny atak, więc nie możemy zablokować. Teraz mamy coś takiego i teraz uwaga, wielka chwila. Neurotoksyna.
Zlecimy kartę smutne, ale za co go uderzymy. I udało się, na jednym punkcie życia, ale się udało. I cóż, wygraliśmy, więc teraz możemy wziąć przedmiot lub pominąć i wziąć po prostu kartę skarbu do położenia. Jeśli chodzi o przedmioty, każdy ma różne tam, powiedzmy, statystyki. W przypadku akurat to jest chyba najbardziej podstawowy przedmiot ze wszystkich. Kaftę bezpieczeństwa. Aha. Ciekawy opis, nie jesteśmy szaleni, to reszta świata jest. No i to jest kaszula, która daje dosłownie plus jeden życia, i nic więcej. Tutaj mamy widelec, który... Czy to... czas na drugie śniadanie? Daje ostrze jeden, które jak widzicie dodajemy jednak tak fizycznie za dwójkę. No. Natomiast gniazdo daje... O! Czyli kracz, coś takiego to jest opis, a tutaj daje wzrost jeden, czyli jeden magiczny z jednym atakiem. Czyli jeden HP. Mhm. I z tego co widzę, każą brać... gniazdo. No cóż. Ale tak, nie jest to nic złego, nawet dobry przedmiot moim zdaniem, chociaż osobiście bym poszedł w widelce prawdopodobnie. Ale tak, i zdobyliśmy poziom przy okazji, tu mam wszystkie informacje o tym, jakie mamy umiejętności, jak i zdobyliśmy poziom, więc mam więcej życia. No i tu jest nawet informacja, że jak pokonujemy kogoś, kto ma ten sam poziom lub wyższy, to zdobywamy poziom, czyli plus 1 do HP. I ogólnie zawsze mam pełny HP po każdej walce. Tutaj możemy zobaczyć, jakie rzeczy nam co daje. Możemy zobaczyć gdzieś chyba jakąś talię naszą całą, ale tak. Teraz możemy już walczyć z zombiakiem. O. Okej. I tak, jest jeszcze informacja, że przechodzimy szybciej przez pokoje, które już zwiedziliśmy. Tak, możemy czyli zagrać. Okej. I jest nawet informacja, że musimy zagrać kolejny skarb. Okej. Nic wielkiego, ale tak. Cha-ching! I idziemy na zombiaka. Oj, z mojego doświadczenia zombiaki są trudnymi przeciwnikami. Tak, zombiak ma 9 życia. Ma też słabość, że się otrzymuje 2 obrażenia lub więcej w jednej turze, to dostaje jeszcze jedno obrażenie. Więc trzeba to wykorzystać. O, i proszę. Wściekłość, jedno obrażenie i traci jeszcze jedno życie. A my tu mamy, o jak się złożyło akurat z oczu zamknięte uderzenie, czyli uderzenie z zamkniętymi oczami, tak po ludzku. Otrzymał 2 obrażenia, otrzymał 3 obrażenie. Huk, czyli straszenie i odporność fizyczna. Ej, to będzie informował, tak, jak widać blokuje. No ale przypadkowo po prostu kazali nam wziąć gniazdo, tak jakby wiedzieli, że tak będzie. Oczywiście, że wiedzieli, bo to samouczek. No i tak, to nas leczy za jeden, zadaje jedno magiczne. I nic więcej. Tym razem po prostu magiczne z magiczną bronią. Więc szczęśliwe uderzenie, bijemy, bum. Jak pięknie. I wygraliśmy. Więc jej. O, nie wiem co więcej tutaj powiedzieć. Wygraliśmy, co za tym idzie, możemy zobaczyć teraz jakieś rzeczy. I mamy tu właśnie karby poziomu drugiego. I tutaj powiem wam ciekawą sprawę. Żadnej z tych rzeczy nie znam. Więc tak. Dosłownie, nigdy nie widziałem ani kotwicy, ani tych pozostałych. Więc to albo są rzeczy z dodatku, albo dodane teraz, bo oczywiście Ultimate Edition ma też nowe rzeczy całkowicie. Ale tak, kotwica daje 2 do zgniatania, która daje 1 atak fizyczny z obroną, jak widzicie, i atak fizyczny za 2, niemożliwy do zablokowania. Mhm. A zobacz, że się do niej przywiążesz, czym przyczepisz. Dobra, potem mamy baklawę, nawet nie wiem, co to jest tak naprawdę. I tutaj mamy kilka efektów. Okej. Okay. O to jest fajne. Dostajemy 2 do szybkości, czyli jedno atak szybki, który zadaje jedno obrażenie. Szybki, czyli atakuje przed potworami. Tak, właśnie fajnie sprawa. I dodaje nam przy okazji jedną kartę. Oraz obrażenia 1 szybkie i 2 obrony. No niestety to jest czapka, więc zamiast gniazda byśmy to musieli wziąć. Ale daje też fajną zdolność, że nie możemy zginąć, jeśli mam więcej niż jedno życie na początku rundy. Potężny przedmiot. Definitywnie, jeśli bym mógł tu wybrać teraz, to go wezmę. No i tu właśnie jest informacja o tym. I jeśli to weźmiemy, oczywiście tracimy gniazdo. I ostatni to jest żółty... Jezu, nie, żółty rożek lodowy. No dalej, polisz go. Jezu, wiem, dlaczego to jest nawiązanie. Nie, żółty śnieg, tak. Ale tak, dostałem dzięki temu plus 1 do życia, fajnie.
Restore, bo jak widzicie grał w... O, growth plus 1, co ciekawe, mam jednego growtha. Więc tak, daje to łącznie growth 2, więc właśnie restore, jedno obrażenie, dwa leczenia. Stability, czyli piękna po prostu karta, która nic nie robi. No i właśnie, jak mówiłem, jedno życie. O. I tu właśnie jest informacja. Teraz... Mogę wybrać. Szczerze, to jest chyba najlepsza opcja, ale... Chciałbym to. Głównie z powodu ten szósty, chociaż... Dobra, nie. Nie będę aż tak gonił za achievementami, kiedy indziej zrobię achievementa za... Tylko dzięki temu, że mieliśmy tego całego Tenacious, bo tak, jest za to achievement. I okej, okay, pokonanie dało nam runę losu. To da nam jedną przysługę? O, okej, okay, jakaś nowa mechanika. Okej. Okay. To pozwala rzeczy zrobić różne podczas zwiedzania i podczas bitwy. Okej. Okay. I jak skończy się loch, to oczywiście tracimy. I teraz tak, co my tu tak naprawdę mamy, jeśli chodzi o te przysługi? Możemy tutaj opcję skarb. Dobierz kartę skarbów, czyli coś tego typu. Spal kartę champa. Okej, okay, czyli możemy zdobyć, jak to się nazywa, no... Możemy sobie kartę po prostu usunąć. I redraw. Wyrzuć rękę, dobierz 7 kart. A, czyli wymiana tych kart, okej, okay, dobra. W takim wypadku, w sumie tutaj już nie ma nic więcej do zrobienia. Wstawiamy szczurka. Błyszczy, no i jest walka. Okej. Okay. A tutaj jakie mamy w ogóle opcje? Dobierz kartę, fajne. Zablokuj jedno dowolne, albo sabotaż. Odrzuć domyślną kartę potworczą, jaką domyślną? Obecną. Okej, okay, dobra, wydają się być ciekawe opcje. Może nawet zobaczymy sobie, chociaż chciałem zobaczyć ten sabotaż, jak do końca działa. Teraz niestety nie sprawdzimy. Ale dobra, zaryzykujemy, pozwolimy neurotoksynie zrobić co trzeba. Tym samym uderzymy za 2. I teraz to. No i proszę, teraz są 2 punkty życia tylko, pokonaliśmy szczurka. Ogólnie mówiąc, tak. Jej. I w ogóle świecznik. Beczka. Plus 1 głupoty i 1 do życia. Straciłeś się... ubrania w zakładzie. Tutaj mamy stołek, który daje stability, czy znowu dostalibyśmy. Dlaczego to miałoby służyć? Ale jak widać też daje kolejny poziom crasha, czyli 3 fizyczne z 1 blokiem i pierwszy pancerza, czyli 3 fizyczne blokada. Tutaj mamy tylko 1 pancerza. I tutaj po prostu, to wygląda prawie użytecznie. Bierzemy oczywiście krzesełko, bo co innego mam wybrać. Okej, pieniądze. No i możemy iść dalej. Nawet nie będę nic zakładał. Kończymy rundę, idziemy tutaj, walczymy z wielkim, złym, niedobrym szczuroczłekiem. O, parowanie, atak za 2, blokada za 1. Dobierzemy kartę swoją drogą, bo tak, jeśli tutaj tak ma przepaść, to przynajmniej będziemy mieli więcej kart sobie tutaj, żeby się pobawić. I tak, najpierw tam było coś takiego, że duże obrażenia, blok. Teraz jeden nieuniknionych obrażeń, więc się wyleczymy i znowu gryzie. Użyjemy oko zamkniętego uderzenia, oczywiście. I teraz wściekłość, no i proszę, jego wściekłość go zabiła. Łatwe. Oczywiście nie dajcie się temu zwieść, bo to nie jest wszystko. Wow. Powiem szczerze, że fajnie dopracowali tego barda, bo nawet jak słyszałem te piosenki teraz. Ale wracając, właśnie tak samo mówił, to jest tylko kwestia czasu, aż padniesz, siostro, więc nie chcę być złośliwy czy coś, ale życie postaci tutaj jest bardzo ograniczone. No i ostatecznie nareszcie mamy dostęp do rozbudowy. I już pierwsza rzecz rzuca się w oczy, zmienili tutaj sporo, bo kiedyś te dwa drzewka działały trochę inaczej, to była bardziej siła fizyczna, tutaj magiczna. I postacie były po prostu rzucane pomiędzy dwoma drzewkami, tak samo te błogosławieństwa. Teraz wszystkie błogosławieństwa są w jednym miejscu, wszystkie postacie są w jednym miejscu. No a tutaj się nic nie zmieniło. Wszędzie tylko rozbudowa przedmiotowa. Oraz Artificer. Czyli jedna postać taka, powiedzmy, najbardziej sekretna ze wszystkich.
Jesteś potężnym, zaczyna z dużym ilością życia. Różne takie ciekawe zdolności. No cóż. Nie będę o tym za dużo mówił, bo to jest daleki etap i powiem szczerze. Nawet do tego etapu nie dotarłem bezpośrednio. Mamy, jak widzicie, 65 monet. Możemy więc kupić jedną rzecz. Albo jakieś nowe przedmioty niepospolitej jakości. Albo jakieś rzeczy tutaj. To są ogólnie mówiąc najprostszym językiem błogosławieństwa, czyli bonusy. Bardzo fajne. Co prawda te tutaj są tylko na dwie pierwsze bitwy. A nie na jakieś dłuższe, bo tutaj są już permanentne, a te to są w ogóle super te kapliczki, które... Proszę. Daje w tym przypadku jeden życia i holy jeden. W tym przypadku znowu jeden więcej, zawsze po prostu miejsce na karty arcane. A tutaj, proszę, tylko jeden więcej. Więc no, po prostu tutaj są już naprawdę potężne. A jak widzicie, też drogie. Więc tak, nie przedłużając, udało się zdobyć fajne rzeczy, hura i w ogóle. No i z tego też powodu mógłbym wziąć jakąś błogosławieństwo, ale nie, zaczniemy od czegoś innego. Inaczej mówiąc, zrekrutujemy nową postać, którą będzie tym razem, powiedzmy, z opcji takich, jakie tutaj są, czyli koci włamywacz, bruiser, mim i uczeń. Wezmę ucznia. Jezu, jaki brzydki się wygenerował. Ale tak. Weźmiemy ucznia. Biblioteka jego tutaj niech będzie. Kolejna piosenka. Another nuisance for our amusement. I give to you an apprentice. Ha, i trafiła się jakaś inna postać. No cóż, jeśli o to wszystko chodzi, mówiąc szczerze, wziąłbym taką po prostu standardową twarz. Na razie jeszcze jakoś tak wyjątkowo customizować nie będę. Dam po prostu mu okularki. Jakieś inne imię? A nie, dobra, to się losuje wszystko. A nie mam pomysłu, kogo tutaj teraz dodać, więc powiedzmy, że po prostu... Teraz niech będzie taka postać. Jak będę miał pomysła, kogo powiedzmy przemianować, to wtedy przemianujemy, bo jak widać imię i wygląd można zawsze zmienić, więc tak. A póki co właśnie mamy tutaj ucznia, który jest postacią stricte magiczną. Jak widzicie, dwa razy pojedyncze obrażenia magiczne nieblokowalne, raz szybkie obrażenia magiczne, obrona magiczna i atak magiczny oraz dobierz dwie karty, lecz za jeden. I co najważniejsze, jest utalentowany, więc zaczyna z ogień 1. Potężna postać, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych na początek. Dlatego też bierzemy i bez zbędnego mordzenia i jednocześnie na zakończenie tego epizodu ruszamy na szczurzą bandę. Szczurzą paczkę. Pokonaj szczurzego króla. I właśnie tam jest takie coś, taki squeak, sobie piszczy. I teraz cel jest bardzo prosty. Pokonajmy szczurzego króla. Jednak w tym wypadku mamy już wolną rękę, więc... No, najlepiej byłoby po prostu się dobrze przygotować. Dlatego też tym razem będziemy grać dużo ostrożniej. I proszę, karta właśnie z ogień 1. Dwa magiczne obrażenia, fajna karta. No i z tego też powodu właśnie postaram się skompletować naprawdę dobre przedmioty przed starciem z nim. O, neurotoksyna. Nie dobijamy go, więc tak, zrobimy tak, żeby skontrolować neurotoksynę. Dobieramy dwie karty i się leczymy. Nie, no chyba dwie. Tak, bo jedną odrzuciłem. Jedna tu... Nie, ja już się gubię z tym wszystkim. Ale mniejsza. Nie ma czym się przejmować, tak to raczej wygramy. Ha. Ciekawe. Fireblast wrócił, a ani razu nie mieliśmy tego magicznego szybkiego. Może nie było tam, to chyba można było co innego. Ale dobra, mniejsza z tym, mam tutaj. Ciekawe. To ciekawe rzeczy. Pierwsze szalik, który daje nam świętość, po drugie zbrojkę, co to było i... Rozumiesz, szalika nie znam. Oraz... No, jakby to nazwać... Czapka z gazety, która daje nam głupotę, a nie mądrość i naładowanie przeznaczeniem, które powoduje, że będziemy mieli więcej kart na starty, to... Bieram.
Jej. Nawet nie będę czekał z tym. Wiecie, warto brać, póki jest. I teraz tak, tutaj to, tutaj to, tutaj to. Jak mówię, po prostu chcę się dobrze przygotować, więc takie polowanie na pojedyncze szczurki tutaj będzie się działo. Postaram się tego nie robić za długo. I jak działa ta karta? Nie chciałem jej używać. Chciałem zobaczyć, jak działa ten efekt. Odbieram dwie karty zamiast jednej, czyli to tylko tyle. Dobra. Trochę zmienili efekt tego, co było kiedyś chyba, ale no ja tam się też nie znam, bo ostatnio zaglądałem dosyć dawno do gildii. I tak. Kolejne obrażenia musimy zadawać, nic wielkiego. Wygramy ze szczurkiem akurat. Gdybym z nim przegrał, to byłby wielki wstyd. Na całe szczęście szczury są tyle proste, że tego się nie da przegrać. Prawie, bo oczywiście, jak mówię, zawsze trzeba mieć pole na ten błąd ludzki, który spowoduje śmierć. Jak na przykład używanie E zamiast czegoś sensownego. Ale tak, tak się udało. I co my tu mamy? Koszulę, która daje szybkość, albo szalik, który daje świętość. Szczerze, świętość jest dla nas dużo cenniejsza. Ktoś tam marudzi oczywiście. I Ratman. Mógłbym niby walczyć z Ratmanem, ale póki co. Dobra, potrzebujemy tego przeznaczenia, chociaż jednego, żeby mieć więcej kart na start, więc zobaczymy sobie tutaj z Ratmanem. I tak, jeszcze widzę jedną rzecz. Można trochę przyspieszyć animację. Należy już zaraz dwa. Żeby, wiecie, wszystko po prostu działo się trochę szybciej. Może przyspieszymy jeszcze później bardziej, bo w sumie to łatwo to wszystko zapamiętać, jak działa, zauważyć i potem się tymi przejmować, ale no. Zanim ja się wkręcę całkowicie, to nie chcę też za szybko tych animacji zarzucać, więc no. Jak widać, szczurek groźny, chce nas bić, zabić. My jednak się tak łatwo nie damy. I lada moment wygrywamy. Znowu ze stratą tylko 2 punktów życia. Zap. Jaka fajna zdolność. Okej. Okay. Stability 1, życie 1, nie. Tutaj mamy patyk, nie. Drewniany stołek, to akurat wezmę. Powiem szczerze, nawet nie chodzi o to, że chcę. To bardziej jest tutaj też kwestia poboczna tego wszystkiego, co robię. Prawdopodobnie mówiąc, jest achievement za skompletowanie konkretnych rzeczy. Mówiąc wprost, posiadanie stołka, garnka na głowie oraz chyba właśnie widelca. Nie jest to może najmądrzejsze, dlatego też podejście będzie trochę wolniejsze tutaj tego wszystkiego. Ale skoro i tak będę sobie to ogrywał w swoim tempie, po swojemu i tak dalej, no chciałbym po prostu chociaż ten jeden achievement dzisiaj zdobyć. Bo następny raz już tej okazji nie będzie, jak zaczniemy dodawać nowe przedmioty do puli. A wiecie, a tak to przynajmniej jest jeszcze szansa rzetelna na to, żeby to zrobić. A im mniej, oczywiście, achievementów mi zostanie do zrobienia już po tym, jak skończymy przygodę z serią. Bo oczywiście seria nie będzie trwała może do końca, wszystko się zobaczy, bo tego będzie się grało, oglądało i inne takie rzeczy. Ale tak, nie możemy wydawać favorów i takie efekty, tutaj takie. Ale weźmiemy to. Jej, kolejny level up. Dobra, tak, squeak, 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 tak, tutaj złoto. Kolejny taki pokój tutaj. Kolejny pokój z runą, więc tak, tak. Mówię, musimy pozbierać to, jeśli chcemy z nim zawalczyć. Teraz tak, jedno nieblokowalne, to w takim razie zrobimy dwa. Jeden pazur. Za jedno obrażenie to tak, my w ten sposób odpowiadamy. Neurotoksyna, to odpowiadamy w taki sposób. Oczywiście. A, i wygraliśmy. Ale jak mówiłem, pierwsze te misje to są naprawdę stricte samouczkowe, więc to, że ja nadużywam tutaj, że tak nazwę, dobroci tego miejsca, nie oznacza, że każdy tak będzie robił, więc no. Znaczy nie oznacza, że każdy tak będzie robił, tylko raczej właśnie nie znaczy, że cała gra będzie taka prosta. Już wiecie, późna pora, bo szczerze mówiąc o 19 dzisiaj to odblokowali, a ja... Ach, mówiąc wprost, no nie miałem czasu od razu, żeby się tym zająć, więc no. Powiedzmy, że jest późna pora. No i przy okazji tam była karta z fontanną. Fontanny to ogólnie są fajne efekty, ale o nich trochę później, bo na razie nie ma co się rozpowiadać, po prostu. No, fontanny i tak swego czasu zobaczycie, jak działają. I co? No musimy po prostu walczyć. Powiedzmy tak, jeśli teraz nie dostanę jakiegoś fragmentu tej synergii, to ja już sobie odpuszczę i pójdziemy walczyć z bossem tą synergii kiedy indziej.
prostu zdobędę w innym życiu, w innym czasie. No, tak. Tak, byłem już zmuszony do grania, ale na szczęście jest dobrze. I teraz zap. I zwycięstwo! Wspaniałe, piękne zwycięstwo, nie dostaliśmy synergii. Więc smutne, ale bierzemy rapiera, bo rapiera zawsze lepszy niż to, co mieliśmy, moim zdaniem. I tak. Ciężko teraz coś dopasować w ten sposób. Dobra, dorzucimy szybko tutaj. I musimy czekać teraz na odpowiednie pokoje, tylko żeby to zaliczyć. No cóż, mówię szczerze, mam tutaj fatalne rozdanie. Nie, przez to, że to w sumie po części z mojej winy. Właśnie tak pchałem się w różne karty i potem mam miliony echów. Ale ta, mimo tego, że mam dwa e, to sobie jakoś poradzimy. Przynajmniej musimy próbować. Bo tak łatwo się nie dam tutaj po prostu porobić. A póki co tak, wiemy czym się da. I nie przejmujmy się tymi problemami. Tak naprawdę już wygraliśmy. Mamy zapa, mamy tego, co go szlifa, ta, czy jakoś tak, i no. Tylko to akurat nie problemy, ponownie nic nie dostaliśmy, więc skip. Nawet nie będę czekał, aż tam pójdzie, czy coś, idziemy od razu tu. I tak, o, on ma lidera, co ciekawe. Więc przydałoby się uczestniczyć jeszcze tego szczurka, zanim pójdziemy walczyć bezpośrednio z królem. Ale jeśli się nie uda, to trudno, pójdziemy. No chociaż dobra, mamy tutaj złota, bo to naprawdę dobrze przekonuje postacie, więc pokonamy tych dwóch, po czym będziemy walczyć ze szczurem. Tam szczurem królewskim, królem szczurów, no ale się zobaczy. Najważniejsze tylko, że no, nie będzie to jakieś szczególnie trudne, moim zdaniem. A jak mówiłem, achievementa za synergię zrobię kiedy indziej, bo dzisiaj nie mam farta. Plus nie powinienem też tak przedłużać odcinków, robiąc w kółko to samo czy coś, tylko dlatego, że chcę tego achievementa. Więc tak. Blokada. No i nawet byśmy zablokowali, on nic nie zadali, to on by sam się dobył. Więc hura. Nie. Proszę cię, gro, nie. Nie rób mi tego. Ta gra jest wredna. Teraz dała nam garnka. Teraz, kiedy już widelca nie zdobędziemy. Ej, no cóż. Smutne. Bardzo smutne. Jesteśmy już coraz bliżej tego wszystkiego, jednocześnie tak daleko, że no, przez brak zwykłych szczurków już nie zdobędziemy widelca. No cóż. Może w najgorszym wypadku po prostu jeszcze nie będę zakupował nowych przedmiotów przez kilka przygód, misji, jak złotek zwał. I wiecie, jakoś to się uda w ten sposób wyrównać. No w najgorszym wypadku tak trzeba będzie zrobić. Co mam tu w ogóle? Skup? Swift Arcane? Lepsze niż rapier. A, tych rzeczy nie chcę wymieniać. Wezmę tutaj Swifta plus Arcana, taki delikatny buścik do tego, co mieliśmy wcześniej. I teraz lecimy na walkę z bossem. Mając dużo tego wszystkiego, więc powinno być w miarę dobrze. I tak. Na razie wydaje się być bardzo prosty. Nieblokowalny. W ogóle zobaczmy, gdzie ten sabotaż. Okej, dobra. Dobra. Czyli sabotaż powoduje, że po prostu wyrzuca kartę i dobiera nową kartę. Dobra, i tak wygraliśmy. Więc no, nie jest źle. Zostaliśmy pokonani. Kiedyś takich rzeczy nie było. Tak samo chyba tego tańczenia. You've had enough. Nie, definitywnie pozmieniali nam barda na przyjemniejszego. No, mamy ogon króla szczurów, jakieś zdolność. Wow, ciekawy perk. Zaczynasz walkę z... zaczynasz plus jeden do głupości, że tak to nazwę. Głupość, czym właśnie bycie głupkiem, durnowatość, blokuje jeden dowolny. Więc wow, fajne. I odblokowaliśmy trzy przygody, gobliny, ten bezofiarowa kradzież, czy przestępstwo bez ofiar, lord płomieni i pokój skarbów. Pokój skarbów, od razu mówię, to jest nic
przydatnego. Po prostu taki ładny pokoik, stawiamy go tutaj, można kliknąć i zobaczyć piękne trofea, nic więcej. Ale tak, w tym momencie jeszcze, jak że udało się zaliczyć, zobaczymy, jak działa Gildopedia. A, okej, okay, dobra, czyli Gildopedia to jest po prostu pokaz kart umiejętności, które możemy zdobyć. Okej, okay, dobra, ciekawe. O! Okej, okay, dobra, wiecie, to jest ciekawe. Stupidity ma ech. Tu jeszcze dwa echy pewnie będą. I piątą kartę, to jest chyba jedna rzecz, która może mieć się gdzieś tutaj piątkę. Ciekawe, dobra. Czyli już więcej będę musiał sobie kompletować. Natomiast tutaj to jest... No co, to są chyba biomy i potwory, które można na danych biomach zobaczyć. O tak to wygląda, ale dobra. Tym wszystkim będziemy się zajmować kiedy indziej, a póki co ja wam dziękuję za uwagę. Mi się bardzo podoba gierka i nie mogę się doczekać kolejnych epizodów. Taka przyjemna, spokojna. Nie najłatwiejsza, ale no prosta w miarę. I cóż, jeśli będziecie chcieli napisać jakiegoś komentarza, to możecie przy okazji napisać, co wy byście na moim miejscu teraz kupili. Czy jakąś postać, czy jakieś z błogosławieństw, czy nawet te przedmioty, bo mówiąc szczerze, tak, na pewno je kupimy niebawem. Ale wcześniej chciałbym spróbować po prostu, no, tego osiągnięcia za garnek, widelec i tak dalej zrobić. Jeśli się nie uda, to trudno, ale oczywiście tak. Dobra. I mniejsza z tym, więc ja już wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już w następnym epizodzie. No i trzymajcie się. Hej, hej!